Tegoroczna gala plebiscytu naszego Radia Siedmiu Wspaniałych po raz drugi już odbyła się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz. Plebiscyt z sukcesem organizowany jest już od 18 lat. Trzeba na samym początku wymyślić fajną formułę, żeby ona się sprawdzała. Bardzo ważna jest nazwa, ważne jest utrzymywanie również poziomu co roku i pewna konsekwencja w tym, co się robi. My nie uginamy się modą. Zmieniamy wprawdzie formułę, ale w taki sposób, żeby każdy się z uczestników mógł odnaleźć w tej formule. Mamy też dobrych partnerów zawsze, którzy nas wspierają, wieloletnich partnerów, co też nas bardzo cieszy. No i myślę, że receptą są ci ludzie, którzy są laureatami, czyli sportowcy. Sportowcy, trenerzy, imprezy, wydarzenia, wszystkie gwiazdy, które sportowe, małe i większe, które przychodzą na imprezę, chcą w niej brać udział, uczestniczyć. I tych sportowców nam pewno nigdy nie będzie brakowało, więc impreza myślę, że nigdy się nie skończy. Laureatów plebiscytu wybrano w wyniku połączenia SMS-owego głosowania mieszkańców regionu oraz specjalnie zwołanej kapituły. W kategorii sportowe wydarzenie roku zwyciężyło zdobycie przez Gattę Zduńska Wola wicemistrzostwa Polski w futsalu. A to nie jedyny sukces Gatty w tym plebiscycie, bowiem w kategorii najpopularniejszy trener zwyciężyli trenerzy Gatty Marcin Stanisławski i Wojciech Sopór. Jest to jakieś tam docenienie pracy, którą do tej pory wykonywaliśmy i myślę, że no ja jak gdyby to jest dla mnie jakaś tam dodatkowa mobilizacja i będę starał się dalej wykonywać swoją pracę jak do tej pory. Na razie jestem związany z Gattą, nie zamierzam zmieniać tego klubu. Póki to odpowiada zarządowi, to oczywiście ja to będę wykonywał. Aspiracji jakichś wielkich nie mam, ponieważ jeszcze oprócz tego, że trenuję, to pracuję zawodowo i tam skupiam sobie też swoją energię i to chyba w większym stopniu już na piłce. Dlatego między innymi za Marcin Stanisławski, który jest moim asystentem, który tutaj się skupia na treningach, również jest tam trenerem prezentacji w futsalu. Dlatego między innymi sobie tak się tam poukładaliśmy i w tym sobie jak gdyby pracujemy razem. My nie mamy zawodników zawodowych, tylko i wyłącznie tutaj są amatorzy. W związku z tym, że oprócz tego, że pracują, to jeszcze muszą przyjść na treningi, muszą występować w meczach, które są w weekendy, co nie zawsze jak gdyby no, sprzyja atmosferze i wymaga dużo poświęceń, między innymi też rodzinnych. Dlatego tutaj te wszystkie obowiązki, które są, powodują to, że naprawdę no, trzeba mieć zdrowie, żeby zarówno grać w piłkę na tym poziomie, jak również jeszcze pracować zawodowo no, w swoich tak naprawdę zakładach pracy. W plebiscycie sportową imprezą roku został ogólnopolski turniej piłki nożnej dla rocznika 2002 i młodszych Oknoplast 2015. W kategorii Nasi w Polsce i na świecie statuetkę zwycięzcy odebrał Mariusz Stępiński z ruchu Chorzów, który jest wychowankiem Piasta Błaszki, reprezentantem Polski i jednym z kandydatów do wyjazdu na Euro 2016. Fajnie jest, gdy inni ludzie z zewnątrz dostrzegają twoją pracę, dostrzegają to, co wykonujesz gdzieś tam z trudem, czasami z różnymi przeciwnościami losu na co dzień, więc fajne są takie gdzieś tam podsumowania roku i fajnie, że udaje się zdobyć jakąś statuetkę, ale no tak jak mówię, no to jest tylko uwieńczenie, a to, że czeka mnie kolejnego dnia ciężka praca, no nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości. W piątek rozpoczyna się sezon i walczymy o jak najlepsze miejsce. Obecnie jesteśmy zajmujemy piątą lokatę, no i oczywiście główny cel jest taki, aby w czerwcu zagrać we Francji, pojechać, znaleźć się w szerokiej kadrze, no ale na początku musi się spełnić dużo takich pośrednich celów, jak dobra gra w lidze, strzelanie bramek w lidze, wtedy dopiero będzie możliwy ten cel, o którym mówiłem wcześniej. Plebiscyt to okazja, aby docenić wysiłek, jaki co dzień w treningi wkładają sportowcy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. U mnie w powiecie rokrocznie przyznajemy specjalne nagrody właśnie za osiągnięcia sportowe, tak żeby docenić właśnie te wyniki sportowe, żeby zmotywować, żeby również podnosić prestiż w opinii społecznej. I to jest niezmiernie ważne, żeby budować taki dobry klimat dla tych młodych ludzi, którzy angażują się w życie sportowe. Ja trochę czasami mam taki niedosyt i może kasa moralnego, że może zbyt mało w Sieradzu się dzieje, ale to powtarzamy wielokrotnie. To jest kilka milionów złotych w różnej formie przeznaczonych na sport w Sieradzu. Przynosi to efekty. Ja wiem, że są środowiska, czy są dyscypliny, które mogą być niezadowolone z tego
z tego podziału środków, który się dokonuje w Sieradzu, ale naprawdę robimy wiele. Mam też pełną świadomość, że jest to za mało, ale mam nadzieję, że dysponując nawet takimi środkami można, znaczy nie mam nadzieję, to właśnie świadczy o tym, że można osiągać wspaniałe sukcesy, że można reaktywować siatkówkę, że można zdobywać medale w biegach, aspirować do obecności w Rio. Cieszę się bardzo z tego powodu i mam nadzieję, że tych środków nigdy nie braknie. W kategorii sportowców siódme miejsce zajęła Magdalena Szmytka z Burzy Burzenin, która zdobyła piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w podnoszeniu ciężarów. Jakoś jeszcze jestem tak pod wielkim stresie. Jakoś to do mnie nadal nie może dotrzeć, że wszyscy mi składają gratulacje, wywiady, telewizja. Jeszcze nie może dotrzeć, ale na pewno to dotrze jutro rano, jak wstanę, zobaczę tą statuetkę. Jesteś bardzo młodą osobą. To chyba dobrze, że w tak młodym wieku docenia się sportowców, żeby dać im siłę na dalsze ćwiczenia. Tak, bardzo się cieszę, że zostałam doceniona w tym plebiscycie. No, w sumie to był dla mnie taki najważniejszy plebiscyt. I bardzo się cieszę, że jestem doceniana tak jak u mnie w gminie Burzenin za to, co robię i że reprezentuję gminę, tak samo jak tutaj jestem doceniana. Dziękuję za to bardzo. Jakie wobec tego dalsze plany sportowe? Dalsze plany sportowe to takie, żeby w tym roku dostać się na Olimpiadę Młodzieży, gdzie po Olimpiadzie Młodzieży może najprawdopodobniej dostanę się na Mistrzostwa Europy, choć bardzo bym chciała, ale no wolę chuchać na zimne, bo nie chcę sobie robić nadziei, a później żeby mi się to wszystko rozsypało. I chcę też zdobyć medal do 17 lat na Mistrzostwach Polski. Młodej zawodniczce nagrodę wręczył wójt Burzenina Jarosław Janiak. Koperta odkryła właśnie taki wynik. Myślę, że jest to bardzo miły gest w stosunku w ogóle do wszystkich nominowanych, że zostali zauważeni. No nie ukrywam, że tutaj akurat mieszkanka naszej gminy, zresztą nie jedyna, bo jeszcze jeden z zawodników również podnoszący ciężary został zauważony. Jest to na pewno wyróżnienie i motywacja też do tego, żeby właśnie więcej energii z siebie dać po to, żeby osiągać wyniki. Myślę, że to też z tego tytułu, że to nie jest pierwsza edycja, już 18, też rodzi pewne nadzieje, że takie wyróżnianie będzie w przyszłości rozwijać również to wszystko, co jest związane z rozwojem sportu, nie tylko na gminie Burzenin. Szóste miejsce w kategorii najpopularniejszych sportowców zajął Przemysław Szczepanik z Kajakowego Klubu Sportowego Sieradz, brązowy medalista Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym. Piąta lokata należy do Marcina Kobierskiego, kapitana Warty Sieradz, najlepszego strzelca Warty w rundzie jesiennej sezonu 2015-2016, który nie po raz pierwszy znalazł się w siódemce. Ja powiem, że jestem bardzo zaskoczony, bo tak tutaj widzieliśmy sami medaliści, mistrz świata, mistrz Polski, mistrz Europy, młodzi ludzie. Więc ja naprawdę bardzo duże zaskoczenie, nie spodziewałem się w ogóle, że się znalazłem w takim gronie, to jest dla mnie zaszczyt, a że jeszcze w siódemce, no to naprawdę duże wyróżnienie. Plany Warty Sieradz to przede wszystkim utrzymanie się w trzeciej lidze, tak żebyśmy na jesień grali w nowej trzeciej lidze i chcemy coś wywalczyć w Pucharze Polskim, no, chcielibyśmy zdobyć ten puchar na szczeblu wojewódzkim, żeby znowu do Sieradza zawitały jakieś fajne drużyny. Sprawić kibicom trochę radości z tej piłki, ale mówię, podstawowy cel to jest utrzymanie się w trzeciej lidze. Na czwartym miejscu uplasował się Daniel Krawczyk z Gatty Aktiv z Duńska Wola, najlepszy zawodnik futsal ekstraklasy w sezonie 2014-2015. Na trzecim miejscu podium stanęła Kamila Błaszczyk z Parku z Duńska Wola, złota medalistka na ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w rzucie młotem. No jestem bardzo zaskoczona i jednocześnie strasznie się cieszę. Naprawdę nie spodziewałam się i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jakie masz dalsze plany sportowe? No, na początek obronić właśnie ten medal, a następnie mam nadzieję, że dostanę się na Mistrzostwa Europy. No i tam na początku ważne, żeby się dostać, tak? A później mam nadzieję, że po prostu zrobię jak najlepszy wynik. Ważne, żeby to była życiówka. Jeżeli nie, no najważniejsze, żeby się dostać. Ale z łamaniem życiówek nie masz chyba problemu? No, dotychczas nie miałam. Na każdych zawodach. No prawie na każdych, zawsze robiłam jakieś też małe postępy, ale na pewno zawsze coś było do przodu.
Drugie miejsce wśród wyróżnionej siódemki otrzymał Karol Kozuń ze startu z Duńska Wola, brązowy medalista Mistrzostw Świata i mistrz Polski w pchnięciu kulą. Niekwestionowanym zwycięzcą został po raz czwarty z rzędu i piąty w ogóle Artur Kozłowski z MuLKS Mosieradz, mistrz Polski w półmaratonie, wicemistrz Polski w biegu ulicznym na 10 km oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski w maratonie. No, bardzo mi miło, że udało mi się wygrać po raz czwarty z rzędu, także to jest no na pewno dla mnie wielkie zaskoczenie, wielkie wyróżnienie, także tylko cieszę się z tego powodu, że kolejny raz kibice Kapituła dostrzegli ten trud mój sportowy. Jestem teraz w trakcie ustalania gdzieś przygotowań, będę chciał gdzieś za granicę wyjechać do ciepłego, bo u nas jednak ten klimat nie jest do końca korzystny, także będę starał się gdzieś do ciepłego uciec, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych i tam spokojnie przygotowywać się. No, wstępny plan jest taki, że wrócę 3 tygodnie przed maratonem, przebiegnę jeszcze półmaraton warszawski i 24 kwietnia ostateczna próba olimpijska i miejmy nadzieję, że wszystko się ładnie poukłada, bo no, jest rok olimpijski szczególny dla sportowców. Miejmy nadzieję, że wszystko się tak poukłada, że uda mi się wyjechać tam. Plebiscyt Siedmiu Wspaniałych pokazuje, jak różnorodne dyscypliny uprawia się w naszym regionie. Zarówno Duńska Wola, jak i Sieradz ma dużo ludzi utalentowanych, osób, które mają wysokie wyniki w sporcie, są notowani praktycznie na wszystkich arenach kraju i to w różnych dyscyplinach. Dlatego jest potrzeba, aby to podsumowywać, aby się spotykać i świetnie, że ten plebiscyt Siedmiu Wspaniałych trafił do Zduńskiej Woli. Myślę, że te wszystkie dziedziny sportu będą w tej chwili się lepiej rozwijać, chociażby przez taką promocję jak dzisiaj na tej gali. Wszystkim nominowanym i laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.